Chciałam zadać Wam podstawowe pytanie. Czy zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę daje Wam siłę? Czy macie jakieś swoje sposoby na to, żeby radzić sobie z problemami codzienności? Jeżeli nie, to powinniście przeczytać te książki. Nie jest to tylko reklama świetnego produktu, ale jest to faktycznie cudowna lekcja. I to nie jedna, ale 50 w jednej książce, a 150 w trzech. Dzisiaj mogliśmy tych lekcji doświadczyć na żywo. Mieliśmy możliwość dzięki naukowemu kołu psychoterapii SWPS spotkać się z autorką książek, z Reginą Brett. Było to naprawdę niesamowite spotkanie, które dało nam masę energii i pomysłów. Jeżeli nie byliście, to zobaczcie relację. Listopada amerykańska autorka Regina Brett pojawiła się na naszej uczelni, aby zaprezentować swoją najnowszą książkę Bóg zawsze znajdzie ci pracę. Regina Brett jest autorką bestsellerów, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Opisuje w swoich książkach tak naprawdę swoje życie, pokazuje, czego ją nauczyły codzienne lekcje i te lekcje przekazuje innym. Jest dziennikarką, spełnia swoje marzenia, pisze książki, mimo że w życiu pracowała w milionie różnych innych miejsc, to spełnia swoje marzenia i to jest najpiękniejsze. God is always hiring. I think it's really important to give people hope. So many people have jobs that they don't like or they hate or that just isn't the right fit. And I think that it gives them a chance to kind of shuffle things around in their life and say, what would I want to do? What can I do that I love? And for people that don't have a job, I think it encourages them to look not so narrowly at what they used to do, but maybe there are all these other options they haven't tried yet. One piece of advice is listen to your own heart and don't let anybody stop you from going after that one thing that says that's the thing. Last year when I came to Poland, people have been gracious and kind. I had the beauty of Krakow and Warsaw, and I just love it here. I do. It feels like a second home. And the food, oh, the soup, I love soup. The borscht, I don't know how to say it, borscht. And the tomato soup, borscht. Okay, and pierogies. Oh, I wish I could take the food off.